Think about yesterday. My oh my, my oh my, a kiss and so I did. Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądają mieszkania na sprzedaż w tym egzotycznym mieście Pattaya w Tajlandii. Dzisiaj pójdziemy do dzielnicy Pratamnak. Pokażę Wam cztery mieszkania w dwóch różnych budynkach i pokażę Wam, co ta dzielnica ma do zaoferowania. Witajcie na kanale M Majerski. Dzisiaj pokażę Wam kilka mieszkań i porozmawiamy o cenach tych mieszkań, o lokalizacji. Także jeśli jesteście zainteresowani kupnem może mieszkania tutaj w tej dzielnicy lub chociaż jesteście ciekawi rynku nieruchomości tutaj w Pattaya to pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, żeby zostawić łapkę w górę. A jeśli macie jakieś swoje własne doświadczenia związane tutaj z nieruchomościami, podzielcie się nimi w komentarzach. Słabo zaczęliśmy nasze oglądanie mieszkań w tych wielkich budynkach, które są czy na przykład tam za moim głową czy z drugiej strony, bo wszędzie są lunch breaki. Akurat jest godzina pomiędzy 12 w południe, a pierwszą w południe i każdy hotel ma pozamykane ofisy, biura i tak dalej bo jest lunch break, czyli gdybyście się wybierali kiedyś gdzieś tutaj w Patai na przykład do oglądania jakichś mieszkań to nie planujcie sobie tego robić na godzinę 12. Bo od 12 do 13 przerwa obiadowa. Ok, poczekaliśmy do tej godziny 13. W końcu ktoś się pojawił w biurze, dzięki temu mogliśmy wejść już do pierwszego budynku. Pochodzić troszeczkę po holu. Tutaj widzimy. Jak wygląda ten budynek na tym tutaj egzemplarzu? Widzimy tutaj ten basen, który będziemy później widzieć z mieszkania, podwórko całe, dwie wieże, które tutaj są, i u góry, na samej górze tej jednej wieży jest też drugi basen. Wygląda to wszystko bardzo fajnie i możemy jeszcze wrócić na hol. Pochodzić po nim troszeczkę. Nie ma tutaj za bardzo nic ciekawego. Myślę, że nie za wiele osób chciałoby tutaj przebywać i spędzać tutaj swój czas, bo w sumie, no nie wiem po co. Jest troszeczkę gorąco od słońca, nagrzewa się, no i jest tak trochę ciasno i taki mały ten hol, taki jakiś taki trochę zagracony mam wrażenie. W tym budynku zobaczymy dwa mieszkania i tylko dokładnie w tej wieży, bo w drugiej nie ma dwupokojowych mieszkań, w tej tylko są dwupokojowe. Za chwileczkę do nich pójdziemy, ale jeszcze najpierw pokażę wam. Na zewnątrz, jak tutaj jeszcze wygląda, mamy tutaj taki mały plac zabaw dla dzieci takie miejsce, gdzie możemy trochę odpocząć. Ładnie to ogólnie, akurat tutaj na zewnątrz ładnie to wygląda fajnie wieje wiatr. Pływają sobie jakieś rybki, jakieś takie tutaj fajne rzeczy są porobione. Także na zewnątrz jest naprawdę całkiem miło i przyjemnie. To, że właśnie wieje ten wiatr, to jest fajnie, bo chce się aż tutaj posiedzieć i odpocząć. Także dzieci też mają tutaj swoje 5 minut, mogą się pobawić, poślizgać. Także jak ktoś jest tutaj rodziną z dziećmi, to chociaż trochę tego e, takiego miejsca dla dzieci jest, więc całkiem fajnie. Idźmy teraz dalej, znajdujemy się już w pierwszym mieszkaniu. Tutaj jest właśnie ten basen, który było widać na dole, w holu, na tym takim sztucznym budynku, który był za szkłem. Takie mamy widoki z balkonu, z jednego tutaj pokoju, ale akurat balkon jest tak duży, że można wyjść na niego z dwóch pokoi. Tutaj z tego jednego, który właśnie w tym momencie widać. Tu mamy jeden pokój, i tutaj mamy drugi pokój, bo to są mieszkania dwupokojowe, bo tylko takie nas interesowały. Ale tak jak widzimy, malutki pokoik, zmieściła się tutaj szafa, zmieściłoby się łóżko, także jest ok. Tutaj mamy salonik. Najgorsze jest to, że w sumie nie ma żadnego umeblowania w tym mieszkaniu i trochę te mieszkania są takie zaniedbane. Trzeba by było wszystko tutaj praktycznie zrobić od nowa. Te podłogi, ściany, ściany są takie trochę, no nie są takie jak w Polsce. A najgorsze w tym mieszkaniu akurat jest tylko to, że. Jest słaby widok tylko przez to, że zasłaniał nam ten budynek. Piękny widok! Który był na morze. W mieszkaniu są dwie łazienki. Jedna z nich jest z wanną, druga to tylko w sumie taka bardziej toaleta. Obok łazienki jest kuchnia, akurat tutaj z meblami, ale ogólnie też jest troszeczkę ciasno i mogłoby być trochę więcej miejsca. Oceniłbym to mieszkanie na takie średnie, szczególnie przez ten widok i przez to, że trzeba by było je całe wyremontować i dodatkowo dokupić meble, a cena tego mieszkania w przeliczeniu na polskie złote. To jest około pół miliona złotych. Mieszkanie to znajdowało się na szóstym piętrze, a teraz idziemy do kolejnego mieszkania, które znajduje się na dwudziestym szóstym piętrze, czyli tutaj widoki będą już o wiele lepsze, nic nam nie będzie zasłaniać pięknego morza i będzie trochę lepiej. Mieszkanie jest ogólnie tak samo ułożone jak poprzednie, tylko oczywiście co właściciel to jakieś tam inne meble i tak dalej, inne kafelki na podłodze, ale ogólnie ułożenie tego mieszkania. Jest takie samo, metraż jest taki sam, ale widok, który jest tutaj z tego mieszkania jest nieporównywalnie lepszy niż w tym niższym mieszkaniu. Mamy tutaj widok na wyspę Kolan, piękne morze, piękne widoki. Pod spodem znajdują się wille, prywatne wille, takie, które można sobie też również kupić z prywatnymi basenami. Wygląda to pięknie, czadowo. I no, takie mieszkanko to by było ekstra. No ale tutaj mamy 26 piętro, piękne widoki. Tak to wszystko tutaj wygląda fajnie, bo na górze wieje wiatr, w tych mieszkaniach jest dużo chłodniej. No i jeszcze raz powtórzę, no te widoki, te widoki są po prostu przepiękne. Łazienka tutaj, tak jak widzicie, wykafelkowana oczywiście z prysznicem. W tym akurat mieszkaniu nie było wanny w Łazience, w drugiej łazience, bo też oczywiście są dwie. Tutaj widok mamy na miasto oraz morze, także widoki są spoko, balkony bardzo duże, akurat mm, naprawdę bardzo miłe i przyjemne te balkony, bo są od strony tak troszeczkę północnej, więc nie świeci tutaj słońce, można odpocząć fajnie sobie je zagospodarować i również fajne widoki, tutaj też z tego mieszkania właśnie było przed chwileczką widać basen, który był na dole, bardzo ogólnie takie fajne te mieszkania, ale bardzo zaniedbane, bardzo zaniedbane i praktycznie jeszcze raz powtarzam, wszystko trzeba by było w nich zrobić od nowa, te kafelki niby są na podłodze, ale jakieś takie nie za fajne. też tak jakoś nie za dobrze położone, jeszcze łazienka powiedzmy mogłaby zostać taka jaka jest, ale cała kuchnia do wymiany, chyba te. Kafelki tutaj, o właśnie te, które widać, do wymiany. Pokoik ogólnie jest malutki, więc no, nie ma może dużo do roboty, ale ściany do zrobienia, klimatyzacja jakaś stara do wymiany. Także tak to wszystko średnio ogólnie wygląda. Choć miejsce i położenie w dzielnicy Pratamnak jest naprawdę mega. Za to mieszkanie na 26 piętrze musimy zapłacić około... Miliona złotych. Także duża różnica jest pomiędzy tym, które znajduje się na szóstym piętrze, a tym, które znajduje się na dwudziestym szóstym piętrze. Metraż obydwóch tych mieszkań jest taki sam po 92 metry, ale te 92 metry liczone jest wraz z balkonem. Możemy przenieść się teraz do drugiego budynku, zobaczyć kolejne dwa mieszkania. Tak wygląda dzielnica Pratamnak. Mi się tutaj akurat bardzo podoba, jest spokojnie cicho. Budynki z zewnątrz są ok, mieszkania w środku trochę gorsze. W Tajlandii jest coś takiego, że jak zostanie wybudowany jakiś budynek i zostaną zrobione mieszkania, to po prostu nikt w życiu nigdy nie remontuje później tych mieszkań i tak cały czas one po prostu się tylko starzeją, starzeją. I jeśli przyjeżdża jakaś osoba z Polski, na przykład z Europy, no to potrzebuje je później wyremontować, ale tajowie. Do końca trzymają w takim stanie, jak widać na załączonym filmie. Tutaj mamy piękny hol akurat, nie taki przytłaczający jak w tym poprzednim budynku, tak jak widzicie, obszerny, taki fajny, ładny hall. I udajemy się już tutaj do pierwszego mieszkania. Mamy garaż, z którego mamy wejście od razu tutaj właśnie do budynku. Mamy też windę i jedziemy na górę. Well from this here I buy I buy two. I buy myself. Mm-hmm. I want to buy top one but no one not severe? or severe? Severe. Beautiful. Beautiful. <laughs> How many square meters? Uh maybe like... oh Something... Okej, no problem, looks like 90. Pani troszeczkę nam tutaj poopowiadała, że sama kupiła w tym budynku dwa mieszkania. To mieszkanie, które widać znajduje się na 15 piętrze. Jest w sumie całkiem takie przestronne i fajne to mieszkanie. Dwupokojowe oczywiście około 90 metrów. W tym mieszkaniu są trzy łazienki, to znaczy dwie łazienki i jedna toaleta. Tutaj mamy pokój, tylko akurat w tym pokoju nie ma wyjścia na balkon, nie ma balkonu w ogóle. Widok mamy na miasto, i trochę tam właśnie z lewej strony widać jeszcze morze, co prawda nie, nie widać tutaj na filmie, ale naprawdę jest widok na to morze i taki tutaj widoczek bezpośrednio. Te mieszkanie może było troszkę bardziej zadbane. Tutaj mamy od razu z tego pokoju wejście do łazienki takiej, że tak powiem, prywatnie, bo nie ma innego wejścia do tej łazienki, jak właśnie z tego pokoju, który teraz widać, ale łóżko na przykład też było rozwalone, niby umeblowane, ale też takie te meble już nie w najlepszym stanie, ale jednak ten hol tutaj, widzicie, ten, ten, ten korytarz jest o wiele lepszy, kuchnia o wiele taka, kurde, bardziej przestronna, lepszy do niej dostęp, dużo większa. No tutaj zdecydowanie żyłoby się dużo lepiej, jest takie jasne to mieszkanie, te pokoje są takie jakieś trochę większe, może dlatego właśnie, że nie ma balkonów, dzięki temu jest więcej metrażu w mieszkaniu, a nie na balkonie. I tak jak tutaj widzimy, mamy dojście teraz do drugiej prywatnej łazienki, także są dwie łazienki, i za chwilę jeszcze jest trzecia, która jest dostępna bezpośrednio z korytarza, bo tutaj mamy pokój, ten drugi, także całkiem fajne są te pokoje ogólnie, ale widzicie. Na ścianach jest jakaś tapeta, jakoś to tak wszystko wygląda średnio. Trzeba by było je naprawdę też całe odświeżyć, wszystko w nim wymienić po swojemu, ale widok już powiedzmy z tej sypialni jest przepiękny. Widzimy tutaj część miasta i morze, piękne morze. I mamy z tego akurat pokoju wyjście na balkon, który jest ogólnie takim wyjściem z salonu, ale z tego pokoju też mamy wąskie małe drzwiczki, możemy wyjść sobie na ten salonik. No i tak to wygląda. Tutaj Emma pokaże nam teraz jeszcze trzecią toaletę, także mieszkanie dwupokojowe, a trzy łazienki, można powiedzieć. Także ciekawa sprawa. Tutaj jeszcze wyjdziemy sobie na balkon salonu. No to wszystko, mówię, jest takie niby fajne, ale wszystko praktycznie do remontu. Tutaj też troszkę wieje na tym, ale już nie tak bardzo jak w tym poprzednim mieszkaniu. Zobaczcie, o, jak to krzesło wygląda. No tak, wszystko jest takie troszkę zaniedbane. No ale tak, jak mówię, no, widoki ogólnie mieszkanie jest w super miejscu i. Ogólnie wszystko ok, jak najbardziej, tylko niestety niegotowe do zamieszkania. Cena tego mieszkania to ponad pół miliona złotych. Jedziemy zobaczyć jeszcze jedno mieszkanie, które jest jeszcze wyżej, które jest bezpośrednio z widokiem na morze. Jest od strony zachodniej. Tutaj mamy windę, w windzie też piękne widoki. I właśnie teraz wchodzimy co najlepsze do mieszkania, który jest właścicielem tutaj 20 mieszkań. W tym budynku. Także kozak jest to starszy pan, który ma taki bałagan w tym domu, że po prostu masakra. Obecnie go nie ma, jest na dole, gdzieś tam na zewnątrz, ale pozwolił nam wejść do środka, żebyśmy sobie mogli obejrzeć to mieszkanie, bo też chce je sprzedać. I tutaj jesteśmy już na balkonie, i tutaj mamy bezpośredni widok. Na morze. Pod spodem jest basen. W tym budynku są dwa baseny, to jest pierwszy z nich. Ten wygląda nawet całkiem spoko. No i tutaj widoczek piękny i na tym też cudownie wieje wiatr, no bo kiedy jest tak gorąco, kiedy jest takie słońce, no to wiatr jest potrzebny. Balkon jest bardzo duży, także też bardzo fajnie. Piękne widoki i na miasto trochę ale w szczególności na morze, bo jest to prosto skierowane w stronę morza. Naprawdę bardzo przyjemnie by się tu mieszkało, gdyby te mieszkanie było nowe albo przynajmniej odremontowane. No bałagan tutaj jest bardzo, nie przestraszcie się go. Tak sobie ten pan tutaj po prostu żyje. Tu są klucze od tych wszystkich mieszkań, które wynajmuje i nie wszystkie tutaj nawet są, bo później była taka skrzynka z kluczami, tam jeszcze były dodatkowe. Tutaj oczywiście też dwupokojowe mieszkanie, tylko no taki trochę bałagan, ale piękne widoki. Można leżeć sobie tutaj w łóżku i patrzeć prosto na morze, także całkiem spoko. To był jeden pokój, tutaj mamy drugi pokój, ale nawet tam nie wchodzę, bo bałagan jak cholera <laughs> nie chce się tam ładować. To mieszkanie również ma około 90 metrów, ale też kosztuje znowu około 1 miliona. Teraz idziemy jeszcze zobaczyć drugi basen. No droga na ten drugi basen jest taka, jak widzicie, no ciekawa, <laughs> żeby dostać się na sam szczyt budynku, gdzie znajduje się basen taki kurde trochę zaniedbany, jak tutaj ta droga. No to właśnie już tam zmierzamy. Szkoda, że Tajowie tak zaniedbani te swoje budynki, bo mogłyby być o wiele bardziej warte, i turyści chętniej by tutaj przyjeżdżali i kupowali jakieś mieszkania, inwestowali. No a jest jak jest, no im tak jakoś nie przeszkadza to, że to takie jest w takim średnim stanie, albo ściany są brudne, niepomalowane. Taki już tutaj mają charakter i styl, i tak to po prostu wygląda. Ten basen też jest taki trochę zaniedbany. W środku tak trochę brudno, tam jakieś pływały liście, nie liście na, 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 na dnie tego basenu. Tak troszeczkę też te ściany takie brudne były. Taki trochę zaniedbanaz, nie za bardzo chciałoby się tutaj przychodzić i spędzać wolny czas. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, dlatego przypomnę jeszcze raz o subskrypcji. Zachęcam dlatego, że na pewno w przyszłości pojawią się tutaj jakieś jeszcze inne mieszkania. Pooglądamy, pogadamy, także zasubskrybujcie, zalejkujcie i do zobaczenia.